Molly kocha swoich rodziców. Spójrz, upiekła to ciasto specjalnie dla nich. Wygląda na to, że nikt go nie dostanie. Rodzice nie chcą się dzielić, ponieważ oboje myślą, że każdy z nich jest lepszy od drugiego. Ale kto ma rację? Molly przyprowadziła swojego chłopaka, aby poznał jej rodziców. Tata wtrąca się do rozmowy. Ale ten chłopak nie jest złym gościem. Najwyraźniej naprawdę lubi gry wideo. A teraz tata ma partnera do gry. To wszystko, o czym kiedykolwiek marzył. Kto wiedział, że tata Molly ukradnie ich chłopaka? Ale kiedy tata odchodzi, pojawia się mama Molly. Nie lubi tego chłopaka. Nigdy nie lubi chłopaków Molly. Ale widzi ludzi w bardzo wyjątkowy sposób. Widziała za dużo programów o policji, więc zamierza przesłuchać biednego Alberta. Musi przyznać się do wszystkich morderstw z jej programu. Jej prawnik tu jest, aby bronić go przed nielegalnym przesłuchaniem. I chronić swojego nowego partnera w grach wideo. To jakieś wariactwo. Molly musi pomóc Alberto w ucieczce. Aby pomóc Alberto zapomnieć o złej randce, Molly robi dla niego kilka selfie. Ale o-o, tacie Molly nie podoba się ani kompozycja, ani oświetlenie. Ma profesjonalną technikę tylko dla Molly. Jego dziecko zasługuje na najlepsze. Będzie oczywiście fotografem. Kiedyś robił wiele sesji zdjęciowych. Jest zawodowcem. Zdjęcia okazały się wspaniałe. Ale mama nie jest pod wrażeniem. Z reguły nie podobają jej się pomysły taty. Przygotowuje więc mniejszą sesję zdjęciową. Chłopcy lubią kujonki, prawda? Dzięki za pomoc, mamo. Molly chce spróbować ostrzejszego stylu. Podoba jej się, ale czegoś brakuje. Tata uważa, że spódnica powinna być krótsza. Nadmiar tkaniny można zamienić w bandanę. Tata Molly nie mówi o tym dużo, ale był kiedyś w zespole Rocky Raccoon. To był ich popisowy ruch. Molly tak nie umie. Taśma jej pomoże. Molly próbuje zakraść się obok swojej śpiącej mamy. Ale jej mama nie pozwala córce wyjść z domu bez czapki. I co z tego, że jest czerwiec? Chwyć też szalik. Misja mamy zakończona. Mama Molly ma wiele różnych nawyków. Masz 30 sekund na przygotowanie się, gdy tost jest w tosterze. Garnek jako budzik. I pij na mycie. Liczy się każda sekunda. Molly nie dba o czas. Nie zdała testu prędkości. Nie miała nawet czasu na śniadanie. Nie możesz przyspieszyć? To nie jesz. Tata pozwala Molly spać tyle, ile chce, więc wiecznie się spóźnia. On też pozwala sobie pospać. Molly musi go nawet obudzić. A to ciężka praca. Wciąż śni, nawet kiedy wstaje. Gdyby tylko mógł zatrzymać swoje sny. Nie mogą nawet jeść. Molly i jej tata przegrywają wojnę z sennością. Ale mama trzyma się planu. Wypiła już nawet kawę. I nawet myśli, że jej mąż i Molly już wyszli. Molly prosi mamę, żeby pozwoliła jej urządzić przyjęcie. Zdała egzaminy, więc zasługuje na świętowanie. Ale jej mama mówi nie. Imprezy są głośne, a ona nie znosi hałasu. Ale tata kocha wszystko, czego mama nienawidzi. I jest po stronie Molly. Najpierw tutaj posprzątajmy. Pozbądź się wszystkich robaków i irytujących mam. Wynoś się! Robaki mogą wrócić, ale nie mama. Co za super impreza! Molly świetnie się bawi. Dzięki, tato! Co się stało Molly w szkole? Czy ktoś ją zastraszał? O nie! Wygląda, jakby po skoku spadochronowym rozbiła motocykl. A potem została przejechana przez stado słoni. Tak być nie może. Molly musi nauczyć się bronić. Pomogą w tym lekcje boksu od byłego mistrza szkoły. Te czasy już dawno minęły. Ma ważny telefon. Ups! Molly się znokautowała. Lekcje taty nie pomagają. Molly prosi mamę o pomoc, bo mama codziennie bije tatę. Ona też wie, jak się bronić. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Poduszka i trochę taśmy. To nosiła Molly, kiedy uczyła się chodzić, jeździć na rowerze, jeździć na rolkach. A teraz będzie musiała tak chodzić do szkoły. Molly znowu płacze. Co się stało? Nie zdała testu i dostała jedynkę.
Mama jest tak samo zdenerwowana jak Molly. Jej córka powinna być idealną uczennicą. Molly będzie musiała jeszcze raz wszystko przejrzeć. To zajmie wieczność. Dlaczego po prostu nie popatrzeć na zdjęcia? Ale co ma z tym wspólnego Castaneda? Nauka jest wyczerpująca. Widząc to, tata jest nieszczęśliwy. Potrafi ją rozweselić magią. Machnięcie różdżką i problemy Molly znikną. Jedna ściągawka zamiast miliona książek. Mama kontynuuje trening mózgu swojej córki. Molly uważa, że szachy są nudne i bezcelowe. Ale przynajmniej jej tata zna się na zabawnych grach. Molly może go pokonać jedną ręką. Znowu wygrała! Ale jeszcze się nie ciesz. Jej obrona właśnie została zniszczona. Molly jest w dobrym nastroju, bo niedługo dostanie kieszonkowe. I oto ono. Nie spodziewała się tego. Tata też przybiegł, gdy usłyszał pieniądze. Ale nie dostał nic. Może Molly się podzieli? Naprawdę chce nową wędkę. Rodzice Molly są tak różni. Mają dobre, jak i złe cechy. Kto jest lepszy? Tata kupił słodycze dla Molly. Kwiaty dla mamy. O, jaka słodka rodzinka. Zróbmy zdjęcie, żebyśmy na zawsze mogli zapamiętać ten moment. Superbohaterowie mają takie same dni pracy jak my. Mają rutynę i czują zazdrość. Ale są pewne rzeczy, które oni potrafią, a my nie. Monika może zatrzymać czas, co pomaga jej radzić sobie z konkurencją. Usuwa aplikację randkową i pilnuje jedzenia swojej córki. I nie daje się złapać, więc wszyscy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Walka ze złem to szlachetne powołanie. Ale jeśli masz trudności w pracy, to żadna supermoc ci nie pomoże. Podczas gdy Monika klonuje się, aby wykonywać swoje obowiązki, Józek wraca do domu z kolejnej rozmowy o pracę. Znów go nie zatrudnili. Zaczyna popadać w depresję, więc użył nawet swojej siły telekinezy, żeby zamknąć drzwi. Ale przegiął i tak mocno trzasnął drzwiami, że aż przewrócił ich rodzinne zdjęcie. Monika jest wściekła. Mówi Józkowi, żeby odłożył zdjęcie z powrotem, ale on ją ignoruje. Jest zbyt zmęczony. Poszukiwanie pracy to jego kryptonit. To czyni go tak słabym. Ale odkąd mają Molly? Wszystko się zmieniło. Znalazła dla nich pracę. W swojej szkole. To szaleństwo. Lepiej nie pytaj, jak Molly znalazła im tę pracę. To nie było zbyt heroiczne. Musiała wysłać swoich najmniej ulubionych nauczycieli na wakacje. Józek wreszcie dostał pracę. Ale wcześniej nie pracował w szkole. A to wymaga dużo... no cóż, pracy. Zwłaszcza na korytarzach. Łatwo wpaść na uczniów. A to się często zdarza. Na szczęście dla superbohatera upuszczone pieniądze to nic wielkiego. Józek ma super moc. Może wyciągnąć pieniądze z podszafki. I wszystkie inne rzeczy, które tam są. Ten fajny nauczyciel naprawdę robi wrażenie na uczniu. Jest pretendentem do tytułu nauczyciela roku. Dzięki swoim supermocom Monika jest świetną kucharką. Sam zapach jej ciast z wiśniami sprawia, że ludzie wariują. Zwłaszcza Józek. Uwielbia ciasta swojej żony. Nigdy nie chce czekać. To ciasto jest na ich rodzinny obiad, więc będzie musiał poczekać. Ale potem złodziej włamał się do ich domu. Jest tu mnóstwo rzeczy, które można ukraść. Ale co on sobie myśli? Ewidentnie nie jest zawodowcem. Powinien dobrze się zastanowić i pójść do uczciwej pracy. Nie, to przegrana sprawa. Zaraz pożałuje wszystkich swoich życiowych wyborów. To kiepski pierwszy napad. Wszystko dzięki superbohaterowi, którego telekinezja nie działa ostatnio jak trzeba. Może jest zbyt zmęczony, żeby to działało. Przynajmniej Józek wbił gwóźdź i w końcu może robić to, o co prosiła go Monika. Normalnie byłaby szczęśliwa, ale nie dzisiaj.
zrujnował jej ciasto, które było dla Molly. Monika i Józek mają teraz pracę, ale nadal nie mają dużo pieniędzy. Ich lodówka jest pusta. Może byłaby pełna, ale telekineza Józka zużywa tyle energii, że wciąż jest głodny. Jego rodzina nie powinna cierpieć z powodu jego mocy. Musi znaleźć nową pracę. A Monika ma kilka pomysłów. Uważa, że Józek byłby świetnym animatorem na eventach. Dzieci uwielbiają superbohaterów. No dalej, Józek, zabaw dzieciaka. Dzieciaki kochają superbohaterów za ich moce i ich dobre wibracje. Ale Józkowi brakuje tego ostatniego. Dlatego jest tak nisko w rankingu superbohaterów. Jest taki zdenerwowany i chce uciec. Ale pogoda skłoniła go do myślenia. Powinien iść do domu. Trudno. Wszyscy nienawidzą budzików, nawet superbohaterowie. Kiedy spóźniasz się do pracy, liczy się każda minuta. Co jeśli łazienka jest zajęta? Albo nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz. Albo wszystko naraz. Monika zgubiła kolczyk, a Józkowi brakuje skarpetki. Skupienie się na szukaniu może być trudne, gdy się spieszysz. Nasi biedni superbohaterowie potrzebują twojej pomocy. Jeśli widzisz kolczyk lub skarpetę, daj nam znać poniżej. Każda szkoła ma łobuzów. Są jak pasożyty, które rosną na strachu. Nie wnoszą nic do społeczeństwa i nie da się ich pozbyć. Ta szkoła ma jednak szansę. Potrzebują bohatera. Monika może być tą bohaterką. Ach, te biedne łobuzy. Zaraz poczują, jak to jest na własnej skórze. Nie podoba wam się? To dobrze! Molly nie znosi, gdy jej rodzice się kłócą. Chce pomóc im się pogodzić. Nawet jeśli to wymaga telefonu do dyrektora. Ale problem polega na tym, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy nie zaliczysz jakiegoś przedmiotu. A Molly zawsze wszystko zalicza. Albo wzywa się rodziców za nieodpowiednie zachowanie. Molly da radę. Wystarczy jeden prank, żeby dyrektor wpadł w szał. I zadzwonił do rodziców Molly. Molly w końcu może zrobić naprawdę romantyczną atmosferę. Gdy dyrektor dzwoni. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Józek zobaczył Monikę w gabinecie dyrektora i założył, że z nim flirtuje. A wcale tak nie było. Atmosfera robi się napięta. Józek zaczyna wyprzedawać kilka swoich rzeczy. Molly jest zdenerwowana. Lubi to wszystko. Ale Józek mówi, że ich nie potrzebują. Monika może to wszystko zrobić sama, korzystając ze swoich supermocy. To ma sens, ale nie każdy ma tutaj supermoce. Kiedy rodzice Molly się kłócą, mogą poświęcić jej więcej uwagi. Chcą spędzać z nią więcej czasu, aby pokazać, kto ją bardziej kocha. To poważna konkurencja. Ale Molly nie jest zainteresowana przekupstwem. Ma plany na ten weekend. Z Jackiem. Jest w szkolnej orkiestrze. Józek i Monika będą musieli spędzić razem weekend. Może to uratuje ich małżeństwo. Po tym weekendzie ich związek naprawdę jest lepszy. Józek nie może przestać myśleć o swojej żonie. Wszędzie widzi Monikę. Dosłownie wszędzie. Nie miał pojęcia, jak bardzo ją kochał. On mógłby zrobić dla niej wszystko.
Superbohaterowie mają wielu przyjaciół. I zazwyczaj też są superbohaterami. Juska właśnie odwiedził jego stary kumpel i dawny pomocnik. Kiedyś świetnie się razem bawili. Niewidzialny człowiek właśnie wrócił z podróży służbowej. Mają dużo do nadrobienia. Ale kiedy rozmawiasz z niewidzialną osobą, ludzie mogą pomyśleć, że zwariowałeś. Monika się martwi, że nadmiar pracy sprawia, że Józek traci rozum. Zdarza się to często niewidzialnemu człowiekowi. Trudno się z nim dogadać. Posiadanie supermocy jest świetne. Możesz po prostu odpocząć na siłowni. Ale po co to wszystko, jeśli nie możesz nawet otworzyć butelki? Tak jest zawsze. Słoiki to wyzwanie nawet dla najsilniejszych bohaterów. Czasami musisz użyć swojego mózgu i zdać sobie sprawę, że nie tędy droga. Nie martw się, Józek. Twoje mięśnie nadal są imponujące. Podobał Ci się nasz nowy filmik? To daj nam lajka, subskrybuj i kliknij dzwonek. Do zobaczenia niedługo na Trum Trum Trick.